Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Ochrona transportowanych wartości pieniężnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Konwojent to osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej, ochraniająca transport wartości pieniężnych, wyposażona w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności. Osoba, która zamierza zostać konwojentem, przede wszystkim powinna posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia lub licencję pracownika ochrony drugiego stopnia. Aby je uzyskać, musi spełnić kryteria określone w ustawie o ochronie osób i mienia. Obowiązkiem konwojenta jest wykonywanie zadań dotyczących ochrony transportu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Każdy konwojent powinien być wyposażony w broń palną bojową oraz normatyw amunicji, a także w środki ochrony osobistej składającej się minimum z kamizelki kuloodpornej i hełmu kuloodpornego. Jego wyposażenie powinno również obejmować środki łączności, przy pomocy których będzie można nawiązywać łączność wewnętrzną w ramach obiektu lub grupy konwojowej i zewnętrzną z podmiotami zewnętrznymi, np. z policją. Wiesz już, jakie warunki prawne musi spełniać osoba, aby stać się konwojentem. Teraz dowiesz się, czego konwojent pełniący służbę nie może robić. Po pierwsze, konwojentowi nie wolno pod żadnym pozorem oddalać się samowolnie i bez uzasadnionych przyczyn z miejsca pełnienia służby. Po drugie, konwojent nie może pozwalać osobom nieuprawnionym zbliżać się do konwojowanego mienia lub miejsca jego pobrania i zdania. Po trzecie, konwojent nie może przekazywać informacji osobom nieupoważnionym o konwojowaniu mienia, trasie i dacie transportu. Po czwarte, konwojent nie może przewozić w pojazdach konwojujących mienia osób nieupoważnionych oraz zatrzymywać konwoju w miejscach zabronionych. Po piąte, konwojentowi nie wolno odkładać lub oddawać broni i amunicji. Po szóste, konwojentowi nie wolno przyjmować poczęstunków. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.